Cześć, tu Piotr. Druga część z budowy szklarni. Słuchajcie, postaram się Wam mniej więcej wytłumaczyć, jak to budowałem. Niestety nie mogę Wam dokładnie pokazać w tym programie, w którym robiłem. Pokażę Wam tylko to w skrócie i mniej więcej ze zdjęć, bo niestety nie filmowałem budowy szklarni. Szkoda, mógłbym Wam bardziej i dokładniej opowiedzieć z budowy, no i moglibyście więcej zobaczyć, tak, niż teraz, co Wam będę opowiadał ze zdjęć. Słuchajcie, mniej więcej to tak to wygląda. To jest 7 takich segmentów z pawałem. Czyli tak, to już było całość. Czyli noga, dach, dach, wiadomo, no i te profile wzmacniające tutaj. I to użebrowanie. Tu jest akurat płaskownik, to obojętnie z czego zrobimy. Możemy zrobić płaskownika z rurki, jakiejś spręta. Ale dobrze byłoby to dać, dlatego że robiąc symulację, bo są niektóre programy, dają taką możliwość, przy nacisku w tym miejscu pół tony ten profil ugiął się w tym miejscu gdzieś, taki łuk się zrobił, o, taki łuk, około 3 cm. To jest dużo bez tego. No, szyba mogłaby pęknąć. Nie wiem, ile to jest pół tony, ile to jest śniegu. Nieważne, ale nie ryzykowałem, koszty tych nie jest aż tak wielki, żeby się zastanawiać, czy coś się stanie, czy nie. Ja to dałem, wy zrobicie, co byście chcieli, nie? Druga sprawa, teraz wam pokażę to na rysunku mniej więcej. Tak, moja szklarnia, to są wymiary mniej więcej mojej szklarni. Wewnątrz mam 3,60 m od profila do profila. To jest noga, to są wymiary nogi. Jak w tą stronę jest 40, to tu jak obetniecie, ja Wam pokażę, to jest dokładnie noga. Jak tu w tą stronę jest profil 40, bo to jest profil 40 na 60, ścianka 3. Na pewno już nie mówiłem nieraz. I to jest dokładnie długość nogi. To jest ta dłuższa część. Ma tyle. Ten wymiar wyjdzie z obcięcia tu pod kątem 65 stopni. I tak właśnie idzie dach. Ja Wam cofnę i Wam pokażę. Widzicie? Tu akurat pokazuje 115, bo to 65 stopni, a tu wychodzi 115. Tak idzie właśnie dach. I ten profil się oprze na tym profilu. Tak samo jest tutaj. Tu jest ścięte pod kątem 65, co daje razem 130 stopni tego dachu. I tu jest wysunięte dalej po prostu, bo chciałem tu rynnę sobie zamocować. Dlatego to mniej więcej tak zrobiłem. Takie są mniej więcej wymiary. Możecie sobie to wziąć. Nie wiem, czy Wam się przyda. Bo no, musielibyście mieć idealnie tylko takie same szyby. Teraz Wam pokażę mniej więcej. O, widzicie? Na czym to pospawać? No, żeby pospawać to, dobrze byłoby mieć stół spawalniczy. Mało kto ma, chyba że zarabia pod tym kątem, tak? Ja to po prostu zrobiłem sobie na tych wymurowanych bloczkach, poustawiałem. Mniej więcej, no, starałem się te ostatnie warstwy bloczków wymurować równo. I podkładając tutaj, no, resztki tych bloczków fundamentowych, jakieś blaszki, ustawiłem poziom, że tak powiem, płaszczyznę do spawania. Tu akurat miałem jeszcze, został mi profil i dałem w tą stronę, tak żeby można było przy nogach przyłożyć sekątownik w tym miejscu i puścić te nogi równo i te 3, 6, 10, 10, pamiętacie ten wymiar? To poustawiałem sobie równolegle i później wszystko to poustawiałem i poszczepiałem przekątne, oczywiście wszystko było sprawdzone i ten pierwszy segment posłużył później jako przyrząd do kolejnych segmentów, że tak powiem. Mam nadzieję, że rozumiecie. Też ciężko mi jest to opowiedzieć. Ciągle się zastanawiam, co mam powiedzieć, bo no to wszystko będzie z głowy, to nie będzie przerabiane. To, co teraz mówię, będą błędy. To będą błędy, no tak powiem, no bo nie będę tego robił jeszcze raz. Widzicie, to już jest pocięte i położone na trawie. Im bardziej się postaracie przy cięciu, tym później będą mniejsze błędy przy spawaniu. Wam zaraz, o, widzicie, tu jest noga, to jest dach, a tu jest to wzmocnienie. I to wzmocnienie nie jest to wzmocnienie jest ucięte pod kątem 10 stopni, że to nie idzie na wprost, tylko idzie troszkę do góry. Tu jest 10 stopni, idzie tak, później tu zostaje 90 normalnie, chociaż powinno być 5 stopni,
Przy tym małym też powinno być 5 stopni, ale to jest tak mały kąt, że w zasadzie, że tutaj zostawicie 90 stopni, a przy tym małym obetnijcie sobie po te 10 stopni tu i tu. I co jest całe to wzmocnienie. I później do tego możecie sobie dopasować to. Także tych wymiarów Wam nie podawałem. Dlaczego? Jak ja zamówiałem, no to pewnie u Was będzie to samo, no przywiozą Wam 6-metrowe sztangi tego profila. I to wychodziło tak, że jak obciąłem dwie nogi lub dwie te dachowe, zostawał taki odpad. Ja go po prostu wyrównałem, bo tam zostanie Wam skos. Nie, przepraszam, ta jedna strona zostanie 90, a tam co zostanie ten skos cięty z tego, to poobcinałem na 10 stopni po prostu. I to wszystkie porobiłem tak samo. I dopiero do tego sobie zmierzyłem i porobiłem to. To i to. I tak zrobiłem wszystkie. Widzicie, to tak leży już mniej więcej po cięciu. I tu trzeba się troszeczkę postarać, żeby to w miarę pociąć równo. I żeby te wymiary, tak samo jak no musicie mieć piłę do tego, od kogoś pożyczyć, jeżeli nie macie, nie jakoś, nie kątówką, no bo to nie ma szans. Kiełbasę narobicie, tragedia będzie na pewno. To musi być cięte piłą z imadłem. Też możliwość tego imadła, żeby można było przesunąć, no musicie też ustawić pod kątem, tak? Tutaj macie 10 stopni, a tutaj macie 65 stopni przy tych profilach. Niekoniecznie musi być imadło jakieś kątowe, ale no, żeby było możliwość na przykład odkręcenia imadła, ustawienia na przykład pod kątem do tarczy, to też Wam się przyda tu kątomierz, musicie mieć, żeby to ustawić, no bo jak inaczej ustawicie. Co tam jeszcze? Ja to robiłem tak, że piłę ustabilizowałem, że stała. I do każdej, czy ciąłem nogę, czy tam, czy ten dachowy, to po prostu piła była ustabilizowana, stała, nie mogła się ruszyć. A tu gdzieś była na przykład baza do czegoś na przykład. Ja akurat zrobiłem to do fallbanka, który był, no, który by się na pewno mi nie ruszył, bo jest ciężki. Czyli do fallbanka dotykałem i tu ciąłem, że wszystkie te wymiary mi wychodziły takie same. Nie na miarę, nie na jakieś trasowanie. Tylko po prostu było pierwsza sztuka natrasowana i później wszystkie były ustawione względem jej. Ale to jak wy podniecie sobie, to już zależy od was. No, może wymyślicie sobie coś lepszego. Ważne, żeby wam, nie wiem, te nogi powychodziły równo, nie że jedna jest 5 mm dłuższa od drugiej, tak? Bo później to się zaczną jaja, nie? Dobra, mniej więcej tak to wygląda. A, no i na tym to po prostu spawałem. Czyli była poszczepiana, nie pospawana, pierwsza sztuka, poustawiana wszystko, przekątne i tak dalej, wymiary posprawdzane. I do tej sztuki, ona tu została już, była szczepiona do tego profila. I do tej sztuki były takie blaszki, które tu wystawały, tu gdzieś, tu i tam. I w to było wkładane kolejne profile. Ja Wam pokażę jeszcze. O, widzicie? Tu już są akurat poszczepiane. Najpierw wszystkie szczepiałem, odkładałem, a później były spawane na gotowo. O, widzicie? Tu leżą dwie na siebie. Tego nie widać, ale leżą dwie na siebie. Tu na dole jest ten mój ala przyrząd z pierwszego segmentu. I do tego były przykładane wszystkie DT. Tak, żeby to mniej więcej. Nawet jak on pościąga, na pewno coś pościąga na 100%. Mi pościągało tutaj w tym miejscu na nogach, na dole, około 3 cm. Ale żeby Wam pościągało wszystkie tak samo. Czyli kolejność spawania też jest ważna. To jakby dobrze było, jakby Wam ktoś to, kto umie spawać, powiedział, jak po kolei spawać. Ja Wam tego nie będę tutaj mówił, bo też się dobrze na tym nie znam. Może niekoniecznie dobrze to robiłem, dlatego no, nie będę mu opowiadał. Słuchajcie, na temat jeszcze tych nakrętek tutaj, to też będę później mówił. Nie, ja bym nie spawał ich. Jeszcze raz, jakbym budował szklarnię. Dlatego, że raz, że było trochę roboty, do tego trzeba było zrobić przyrząd do spawania tych nakrętek, żeby to wszystko mi powychodziło równo. Dwa, powyginało mi profile. Od spawania po prostu się nagrzał i zrobił się taki pałąk. No, przesadziłem może, ale dach nie ma problemu, dlatego, że ja go wyprostowałem, jak spawałem te użebrania tutaj. Po prostu na wcisk wbiłem i prostowałem ten profil. A tego już nie mogłem wyprostować. Ja to próbowałem palnikiem i tak dalej, ale ciężko mi było. Więc na drugi raz, jakbym budował jeszcze raz to, bo ja robiłem próbę, to jest ścianka 3, to bym po prostu przewiercił w profilu i bym w nim nagnitował. Tak mi się wydaje.
To Wam powiem jeszcze, spawarkę naprawdę nie trzeba mieć jakiejś super spawarki. Ktoś jak się dużo spawa, to wie, że ta spawarka to jest z najniższej półki, ale ona zrobiła robotę. Czyli nie trzeba jakoś tam kupować super spawarki, żeby to zrobić. No to tyle. No myślę, że jeszcze Wam pokażę inne zdjęcia z budowy. Tuśmy już szklili górę, tu już jest część pomalowana. Co do malowania, to z polecenia kupiłem farbę i podkład, bo malowane tak dwa razy podkładem z jakimś utwardzaczem, to się mieszało, i dwa razy tą farbę, tak samo temu utwardzacz. No tutaj fundamenty, to wiadomo, widzicie, zbrojenie, też nie żałować na to, tam mówiłem, no lepiej jak już robić, to porządnie od początku, a nie jakieś tu kamieni nawalić, tak? Tam, no tam jeszcze nie ma. Murowania, to też możecie sobie obejrzeć jakieś inne filmiki. Jest dużo o tym, odpowiednio sobie puścić sznurki. Ja to pierwszy raz robiłem. To nie jest tak idealnie, jak się wydaje, ale nie jest źle. Styropian. Widzicie, to jest wszystko głębiej, wiadomo. No, to jest wykopane u mnie na 80 cm. Bo u mnie są głównie piachy, to tam nie musiałem jakoś na metr aż głęboko kopać. Ocieplone 15. Później były pomalowane te wszystkie bloczki bysperbitem dwa razy. Tu jest dół pomalowany jeszcze dwa razy tym bysperbitem, tak? O, tutaj już jest pospawane. Dobra, trzyma akurat. Tu jest ta konstrukcja. I teraz jak ją stawiałem. Teraz Wam pokażę może na zdjęciu, gdzie będzie widać. O, tutaj to widać trochę. Widzicie te blaszki tutaj? Jak miałem pospawane te segmenty, to kolejną część, co musiałem zrobić, to przykręcić te blaszki tutaj. Ja Wam też pokażę to, jak pójdę tam do szklarni. I teraz tak, te odległości między tymi segmentami, to wszystko miałem z projektu, tak? I to jest zależne od szyb, jakie tutaj mamy, bo tu są różne odległości. To nie są wszędzie takie same, bo ja te szyby są różne. One mniej więcej na długość w tą stronę są podobne, chociaż te są krótsze o 10 cm, to Wam też pokażę, ale w tą stronę nie muszą być takie same. Czyli mniej więcej potrasowałem sobie, gdzie mniej więcej mają być te blaszki. Wypoziomowałem je wszystkie. Tutaj nie widać, ja Wam pokażę tam może. Tu jest każda z tych blaszek jest przykręcona na dwie śruby dwunastki. Chemicznie po prostu kołkowane. Przewierciłem się przez gdzieś półtora bloczka. Zalałem to chemicznie, to taka tubka jak silikon. To naprawdę fest trzyma. Naprawdę na drugi dzień to bym prędzej chyba gwint zerwał, niż by się ta śruba obkręciła. Tak samo te rozstawy tu między segmentami, to Wam wytyczy później te profile, które musicie sobie pociąć. Tu z drugiej strony, tu jeszcze nie ma, i u góry dach. Ja akurat u góry dach tu dałem blachy. Tak fajnie mam, tu jest blacha i ona jest podgięta tak, jak są te kąty tutaj. Jeżeli nie będziemy mieli dojścia, bo ja akurat miałem dojście w pracy zrobienia sobie takich blag i no dać zlecenie na to, to Wy możecie sobie tu po prostu też z profili coś wykombinować. A, jeszcze Wam powiem tutaj, typu, jak jest ten, a nie, przepraszam, może na jakimś innym zdjęciu, to będzie nam wprost. O, tutaj bardziej widać te blaszki. Widzicie? Jeszcze pod nimi są taka jakby papa izolacyjna. Tak, żeby mi nie przegniło. Żeby te blaszki nie gniły od bloczków fundamentowych. Oczywiście wszystko jest pomalowane, ale dla bezpieczeństwa to. No i było spawane do tych blaszek. Naprawdę, że wszystko one zaczęły spawać do tych blaszek, one stały bez tych poprzecznych profili. O, to była próba już pierwszej szyby. No i to jest ważne, jeżeli ten rozstaw się pomylicie, to szyba Wam nie wejdzie. U mnie jest gdzieś około 15-17 mm, tu gumę nawet troszeczkę widać. 15-17 mm nachodzi na ten profil, tak samo z drugiej strony. To Wam też pokażę, odkręcę profil i Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. I tak samo z tymi nakrętkami, jak zamiast tych nakrętek po prostu przewiercie się przez profil i sobie nagwintujcie. Kupcie sobie windownik, tak, wkrętarkę, olej zwykły roślinny i to można naprawdę, że
nagwintować. Mało tego, jak dacie, nie musi być nawet ósemkę. Ja dałem ósemkę, to jest za dużo według mnie. Może być szóstka spokojnie. Więc jak dacie tylko śrubę, nie nakrętkę, to tu będziecie mieć więcej luzu na szyby. No bo jakby czasem coś poszło krzywo, no to wam może szyba nie wejść. Ja raz miałem tak, że prawie na wcisk szybę włożyłem. Też tam wam może postaram się pokazać, jak tam pójdę. Nie wiem, co to wam jeszcze powiedzieć. Tu takie małe usztywnienie, bo mi się to wam też mówiłem, bo się bujało na boki. No tutaj drzwi już stawialiśmy. To też wszystko musicie wcześniej sobie pomyśleć, tak? Ten profil u góry, długość. Wiadomo, luzy, tu trzeba gdzieś centymetr na boki dać luzu pod drzwi. Czy góra, dół, tak samo. Przykręcić do boku i to nie jest jakaś filozofia duża, nie? Żeby to zrobić. Później okna dachowe. No i na samym końcu szklenie. A widzicie, tutaj te szyby są krótsze. One są o 10 cm krótsze i one leżą na profilu przyspawanym do nóg. Także w tą stronę możecie mieć różne wymiary, ale mniej więcej, no plus minus, żeby się tam to mniej więcej zgadzało. No żeby nie było jakichś wielkich różnic. A tu se później ocieplicie to. Nie będzie tego widać. Ważne, żeby do góry było ten. Żeby u góry się to zgadzało. No to jest taki rzut, już chyba gdzieś widzieliście to zdjęcie. Ja pomalowałem sobie w ogóle te okna, bo to jest drewno, tam jest duża wilgotność. Mam nadzieję, że to mi nie przegnije. Malowałem je chyba 3 razy. Dobra, to wszystko. Dziękuję wam i zapraszam teraz tam do szklarni. No i tyle, no. Dziękuję i zaraz idę do szklarni.